Hej, witajcie, tu Jarek 265, witajcie ponownie w FIFA 19, kontynuacja meczu na Liga Mistrzów 23 październik. Wczoraj nie było filmów, bo się źle czułem po pierwsze, po drugie, przepraszam za to, że wczoraj właśnie nie było filmu, bo się źle czułem, a po drugie nie miałem głowy jak nagrać. Mam dwa kolejne mecze z Ligi Mistrzów na 23 październik. Ale już jest lepiej, bo wczoraj po prostu tak się źle czułem, naprawdę, więc dlatego nie, mam nadzieję, że to zrozumiecie. Ale to po prostu nie miałem nawet nastroju na nagrywki. Jak jest człowiekowi niedobrze, to lepiej nie nagrywa, prawda, drodzy widzowie? Także tyle z tytułem wstępu. Pierwszy mecz, który dla was przygotowałem, pierwszy i drugi zarazem, który dla was przygotowałem, to pierwszy to jest Inter Mediolan kontra Borussia, ja zagram Borussią, a drugi, który dla was przygotowałem zaraz po tym meczu, to będzie mecz Benfiki, zagram Benfiką kontra Olimpikiem Lyon, więc dwa mecze z tego tytułu, że jest 3 października. I sobie już siadam i bez zbędnego przedłużenia przejdźmy sobie już do grania. Teraz będę tak też mówił. Tak, te zróbmy, też będą się zerowały. Nie, mają żółte rękawki, to nie będą się zdziewać, więc dobra. Już ustawiam grę na 5, zgadza się, lat. Jesień. 21. Nie chcę, ale normalnie. Aha, i nie chcę. O, tą piłeczka. Biała, czarna, EA Sports. Dobra, nie ma, że może się wykupiłam. Ważne, żeby się zgadzamy. Zarządzanie zespołem sobie przejdę, łapka rezerwowych rezerwy. Getze bym wstawił. Jest Larsena. Bejr, Zachód, może być. Wolf. Jeszcze zamiast po co mi tyle SPO. Dobra, to za dachu wstawiam Isaka, żeby mieć z tego prawy pomocnik, środkowy pomocnik. A jeszcze zaraz zobaczę dane, czy on może grać tylko. Może grać na środkowy pomocnik na i na. Ten może grać prawie na wszystkich. Getze może grać. A na środkowym napastnik też. Dobra. Czyli mamy. Chociaż zmieniłbym jeszcze. Nie, dobra. I tak zostawmy. SPO, SPO, Sancho, Aldo. Dobra, może być. Ten skład i teraz gramy. Poczekajcie, jeszcze coś. Bo jeszcze nie widać całego telewizora. O, teraz. Chyba teraz będzie widać całość. Ciskam start. Halo, witam Państwa, Dariusz Spadowski, Jacek Laskowski. Będziemy mieli przyjemność komentować dla Państwa mecz prosto z przepięknego Mediolanu.
Dzisiejsze spotkanie rozgrywane jest bowiem na słynnym San Siro. No, dobrze teraz zagrał głową i nadal są w posiadaniu piłki. Aż przeciwnicy przejęli. Teraz Asamoa. A Kalkaser. Gra zostanie wznowiona wrzutem z autu Borussii. No, tak. Raz też nie powinno. Zdrata i przy piłce rywale. Alcacer. Aj, przeczytaj. Martinez. Alcacer. Brozowicz. Jak było tak blisko. Martinez. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Ma. Mów ten piłkę. Kalkaser! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. O, ty w życiu. Kuriozalna sytuacja, popatrzmy na tę powtórkę. Tak, bramkarza nie było nawet po okolicy bramki. Zawodnik nie mógł mieć łatwiejszego zadania. Rzadko się zdarza tak fantastyczna okazja do zdobycia bramki. Popatrzmy na rezultat. Przepraszam was bardzo, ale sami będziecie się z tego śmiali. Umieszczę, sami będziecie się z tego śmiali. Może się z tego rozgrąć. Tam piłka w siatce, Borussia Dortmund. No to mamy gola strzelonego przez kapitana. I to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Wynik 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. No, z ich grą. Dziwić się, że... Lukaku. Brozowicz. Nie wiem, Lukaku jest kontuzjowany, ale to nie może z tego, ale... Rzekryje, jest okazja. Ma z kim rozegrać tę akcję. Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła do przeciwnika. Martinez! Tak jest! Mamy bramkę za Inter! Dobra, świetnie wycelował, świetnie uderzył i posłał piłkę prosto w dolny bramki. Brawo! Ależ precyzyjnie posłał piłkę w dolny rąk bramki. Fantastycznie przymierzył. Jest szansa na krótką akcję. Tylko obroną nie będzie. Interweniuje. Tylko obroną to będzie najpierw. Wybrał piłkę, czysto. Tak, czysto. Ja na murawie leżę. Hello. Jak to było czysto, to ja jestem. Mats Hummels. Piłka praktycznie trafiła przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. O. O nie. Tak nie będzie. A Kalkaser znalazł się na czystej pozycji. Faul był. Brozowicz. Tam w ogóle nic zrobił, był faul. Ale dobra, sędzia nie wiem, jak widzę. Jeszcze, ale spokojnie. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Może uderzać na bramkę. Tak to się robi. Fantastycznie się
drugi raz wpisuje się na listę strzelców. Obejrzyjmy tę klatkę ponownie z innego ujęcia kamery. Trzylejnego to nie jest wynik, w którym wszystko jest już przesądzone. Tak, to tak, moi państwo. Co za precyzja, świetnie podcięta piłka. A Kalkaser. Martinez. Becino. Może spróbować uderzenie na bramkę. Martinez! Że bardzo. I pokonano. Brozowicz. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Zdecydował się na strzał. I piłka przechodzi obok bramki. To jest tej akcji piłka poza linią końcową, aut bramkowy. Dobre przejęcie podania w środku pola. Sędzia kończy pierwszą połowę. 3 do 1. Dobra, trzeba właśnie już dokonać zmian, bo widzę, że zmęczenie się daje bez znaki. Royce, Grecy cię zastąpi. I wstawiłbym na napad, bo napadzie się też zmienimy napastnika, bo ten widzę, że jest zmęczony, a resztę zostawię na razie bez zmian. Okaże się, kto będzie bardziej jeszcze zmęczony po tej drugiej. Trener dokonuje podwójnej zmiany. Wracamy na San Siro, gdzie za chwilę rozpocznie się druga połowa spotkania. Sędzia, kibice, piłkarze są już gotowi. My też, można grać. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Gece. Mario Gece! Świetnie, brawa do bramkarza. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Świetny odbiór. Martinez. Szkoda, że nikt nie zamykał tej akcji. Roger. No i strata piłki. Piłka minęła linię końcową i rozpocznie bramkarz. Podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce objąć losy tego pojedynku. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Nie wierzę. Tak, to jest naprawdę niesamowite. Może aż raz. Mitchell. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Doskonale! Aj, dobre w tempo, ale brak, brak na pole stronę. Ale teraz to już się pogubili sam. Zabawimy. No, trochę wolnego miejsca po to jest.
To będzie przygrodny dla Polski Dortmund. Coraz mniej czasu do końca przegrywają. Słuszna decyzja trenera decyduje się na zmianę. Po raz kolejny wznowią odrzut rocznego. Santos, Lukaku, Martinez lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Ech, niestety będzie spalony, chociaż minimalny. Nie, taki minimalny. Dokonał zmianę, liczy, że nowy zawodnik rozrusza grę kolegów. No, nie mają innego wyjścia, przegrywają w drugiej połowie. Przeciwnicy przejmują piłkę. Borja Valero, Brozovic, no obrońcy się pięknie spisali, ten spalony był naprawdę minimalny, chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramkową. A w życiu, właśnie nie było spalonego, tu w momencie podania nie było spalonego, nawet nie ma szans. Nawet nie ma opcji, żeby w tym momencie podania był spalony. Mitchell. No i mamy dobry, udany odbiór. Kapitalne wejście obrońcy. To byłby gol. Fantastycznie wyręczył bramkarza. Od rzutu z autu Borussia Dortmund. Mitchell. Piłka trafia do przeciwników. Dobrze, z której mają rzuty, stawki po górze. Martowi pięknie interweniuje. Sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny dla Borussii. Poza linią końcową piłka i mamy kolejny rzut rożny. Będzie kolejny rzut rożny. A świetnie teraz zablokował. Lukaku, zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Dobra, robimy. Obrońca, tak czułem, że to będzie. Trzeba innego wyjścia, nie ma, niech piszcie, jak będzie. Minęła 84 minuta. Tylko 6 minut do końca. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. No, trzeba spędzić. Strzelić. Dobrze, biega na wolne pole. Oddaje strzał. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Będzie zmiana. Czasu. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. No to pozamiatane, nie ma litości, nie ma zmimu. Po trupach do zwycięstwa. Tak, to było dość jednostronne widowisko. Zwycięzcy ani na chwilę nie odpuścili swoim rywalom. Teraz stawiają kropkę na nich. Prowadzą pewnie, ale dla nich liczy się gra do samego końca. Podwyższają jeszcze w doliczonym czasie gry. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala.
Piękna interwencja. Co niesamowite, od kilku minut próbują zagrozić rywalowi z rzutu rożnego. Dobrze, do przodu. Dobra, nie wchodzę, nie wchodzę. W tym meczu to by było na tyle. Słyszymy się za chwilę w następnym. To było spotkanie. Za chwilę w następnym się spotkamy, więc zaraz po tym, ale w tym meczu to tyle. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie załapkować w górę, zostawić suba z dzwoneczkiem i komentarz pod filmem oczywiście, jak wam się podobało. Do usłyszenia za chwilę. Trzymajcie się, a rekord będzie tydzień, więc na razie to w tym meczu tyle i słyszymy się naprawdę za chwilę. Trzymajcie się, cześć! Mm-hmm.